Przed wyruszeniem w drogę powrotną do Gdyni mamy do dyspozycji 1,5 godziny czasu wolnego. Idąc w kierunku rynku, mijamy pomnik zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki. Pomnik autorstwa białostockiej rzeźbiarki Jadwigi Szykowskiej-Załęskiej odsłonięto w 1991 roku. Przy pomniku napis „Zło dobrem zwyciężaj”, aby z tej śmierci wyrosło dobro, i data beatyfikacji. Między ulicami Kościelną, Kilińskiego i placem Jana Pawła II znajduje się instalacja artystyczna „Obietnica”. Rzeźba autorstwa Michała Jackowskiego wykonana jest z kararyjskiego marmuru i emaliowanego brązu. Jest darem białostoczanki Jadwigi Szymańskiej-Kok, mieszkającej za granicą. Instalację odsłonięto podczas Dni Białego Stoku 23 czerwca 2023 roku. Białostocką archikatedrę pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwiedzaliśmy podczas pierwszego dnia wycieczki. W opisie pod wideo podaję link do niego. Ponownie możemy się przyjrzeć zdobieniom kamienic metodą sgraffito. W zabytkowym budynku ufundowanym przez hetmana Branickiego ma swoją siedzibę Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wicentego a Paulo. Szarytki zostały sprowadzone do Białegostoku w 1768 roku. W domu świętego Marcina, bo tak nazwano ten budynek, siostry prowadzą niepubliczne przedszkole. Powoli zbliżamy się do ratusza. Teatr o intrygującej nazwie nie teatr, bez stałego zespołu, ale z ciekawym repertuarem i wspaniałymi wykonawcami w dawnym budynku Astorii. Ta barokowa kamienica została wzniesiona w 1753 roku. Po wojnie otworzono w kamienicy nieistniejącą już restaurację Astoria. Daleko rynku, przy ulicy Lipowej, znajduje się sobór świętego Mikołaja Cudotwórcy, który został wzniesiony w stylu klasycystycznym w latach 1843-1846 i jest wpisany do rejestru zabytków. Przed ratuszem odbywają się występy młodzieży w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur, która trwała od 27 do 30 lipca. W dużym sklepie PSS z Połem
można zakupić podlaskie specjały, m.in. sery, wędliny, kartacze i inne. Fontanna na rynku Kościuszki to kopia XIX-wiecznego pierwowzoru. Rzeźba trzech młodzieńców padła łupem złodziei w 1996 roku, kiedy to z powodu przebudowy ulic przeniesiono ją na skwer przed ratuszem. Odnowiona fontanna powróciła na swoje dawne miejsce z 1892 roku. Młodzieńcy trzymają atrybuty rolnika, rybaka i muzyka. Na ścianie tej kamienicy znajduje się mural upamiętniający nadanie Białemustokowi praw miejskich w 1749 roku. Po zakupach i spacerze wracamy tą samą drogą do autokaru zaparkowanego przy Pałacu Branickich. W samo południe ruszamy w drogę powrotną do Gdyni. Znane nam rondo z kwiatami w barwach Białegostoku. Flaga i herb miasta mają barwę czerwono-żółtą. Widoczna jest wieża kościoła Świętego Rocha, który był pierwszym miejscem zwiedzania Podlasia. Dziś żegnamy tę piękną krainę. Wszystko, co zobaczyliśmy podczas tych kilku dni, w pełni zasługiwało na nazwę naszej wycieczki. Poznajemy piękno Podlasia, ludzi, kulturę, religię i przyrodę.